Panie, panowie, ja Mrzuki, witam w Starbound Beta Systemy, gdzie pokonaliśmy ostatnio poprzedniego bossa z małymi poradami, gdzie możecie zobaczyć link pod spodem. Przeszliśmy przez planety Alfa, uprzedzając się do już słabych potworów moją zaczepistą bronią, która mi służy od Bóg wie ilu godzin. I zdobędziemy jakiegoś fajnego może artefakta, broń albo niewolnika, chociaż niewolnika na tej uroczej planecie. Dlaczego przed sekundą nie było żółto, a teraz jak jestem, to jest żółto? Cause fuck logic, cause fuck that. Jesteśmy właśnie na dżunglowej planecie, gdzie przeszedłem całe 10 metrów i ich tu nie było. Ich tu nie było, czy tu się robi noc? Czy ja znowu o czymś nie wiem? I moja urocza broń oczywiście kopie. A dotąd doszedłem, jestem tak zaczepisty. Jesteśmy na planecie pustynnej, tak. Myślę, że długo by to nie trwało, żebyście się skumali prawdy. Żuk próbował was oszukiwać. To jest szczyt jego umiejętności. Jesteśmy na planecie dżunglowej, która jest zaczepista, ponieważ mogę idąc zbierać szparagi, nie wiem, to co jadł papaj, szpinako. Mogę zbierać szpinak po drodze moją bronią na dużym zasięgu i nie muszę zbierać lian. Więc ogólnie dżunglowe są fajne, chociaż do tego. Tak, robi się trochę ciemno, trochę jasno, nie bardzo wiem, co ta planeta próbuje ze mną zrobić. Ja jej kopię w dziury, żeby było jej miło i uroczo. Co to? Czy? Jak? What? O, dostałem przynajmniej utwardzoną płytkę, którą potrzebowałem do łóżka, która będzie mi wysysać duszę. Jak miło z ich strony. Teraz mogę manipulator... duszny manipulator stworzyć. Oczywiście planeta jest permanentnie zatruta, ponieważ nie może być za dobrze dla żółka. Dukany z kosmosu. Czemu wy macie garb mleczne? Żółwie! Puchate! Puchate mleczne żółwie tu są! Fuck that! Was przynajmniej w miarę znam. Trochę się przekoloryzowaliście, pewnie za dużo zioła wciągaliście, jak mnie nie było. Wiadomo, a bez żuka to trzeba od razu wciągać zioło dubskiem, żeby było tak samo fajnie. Bardziej chodzi o proces wciągania dubskiem niż o zioła. Ale no, ja rozumiem was. Nie mam wam naprawdę za złe. A ja oczywiście utknąłem. Ale wykopię się moją pałą. Bez komentarza, że tak powiem. Można swoją pałą także można się wkopać w problemy. To jest taka życiowa lekcja. Nie no, ten już pijany, bąbelki mu z mordy lecą. Dotknąłem go w łeb, on... I padł trupem. Planety beta nie różnią się aż tak bardzo, jak myślałem. Szczerze mówiąc, broń, którą miałem z Alfy, całkiem nieźle się sprawuje. Nie widzę jakiejś dużej różnicy. Myślałem, że będzie gorzej. Nie zbieram już surowców po drodze, mam ich tyle. Oj, tyle. Palmy są... No może raz. Tak naprawdę to węgiel po drodze bym zbierał oprócz tego. Surowce, o ile mogą mi się przydać w tej chwili, tak je... przewrócę się na twarz, tak że aż mnie wyteleportuje w kosmos, czyli chyba też coś dubskiem będę wciągać, to wtedy mogę przerobić moje surowe surowce na kasiorę, żeby móc kupić jakąś rzecz do zbudowania. A węgiel jest potrzebny zawsze do latania. Przeklęty manipulator cen. Zawsze. Monopolista jeden koszony. Tak naprawdę uran czy pluton. Już nie pamiętam, który tam był. Nie wiem, czy jeden się robi. Nie wiem, czy się znajduje, czy trzeba zrobić ten minerał. Więc nie wiem, który to jest, bo jeden jest rąk ludzkich, a drugi się naturalnie znajduje. To tak naprawdę, o ile węgiel daje 3 energii, to potem następny daje 4, potem 5. Więc tak trochę kaszane. Jest na przykład węgiel. Swoją drogą, diamentowy kill-off jest już na tyle silny, że jak są koło siebie dwa drzewa, to się bardziej opłaca kill-offem dwa naraz wyciąć niż siekierą. Przepraszam, czy ja państwu przeszkadzam? Szczerzycie się na mnie, to bardzo niewygrzeczne. Tam skąd pochodzę, dostaje się za to w łeb. Moment zaszczerzenia się? Nie, moment. What? In the bad. Co się stało? Przepraszam, czy mogę dostać jakieś wyjaśnienie od Boga, co chodzi z tą grawitacją? Co się stało? Czemu latam jak Michael Jackson? Moonwalking! Jak księżyc mnie wyjebuje. O, wiem, że wyglądam trochę jak on, ale bez przesady, tak? Nie łapię się tak często za jaja. To może...
Okej, już wiem skąd ta pomyłka. No. Ale dlaczego ja? Wow. A ci pestkami plują, no. Oto on! To on mnie podrzuca! Łapie mnie za krocze i do góry. I wysokie tony dostaję. Teraz wiecie, dlaczego się tak się nazywają. No dobra, ci z bety przynajmniej przeżywają mój cios. Mają tyle HP, co nocne z alfy. Dobra, dobra. Wy jesteście nieagresywne, naprawdę? Nie wyglądacie. To są roślinożercy, tak? Z dyńki rzepę dają. Tak? Przystosowanie naturalne najwyraźniej. Okej. Czy możesz przestać udawać, że cię brzuszek boli? Dobrze wiem, że już przestało. Panikarz. Co to? Sea Silver, dobra. Myślałem przez chwilę, że inaczej wygląda, bo jest trochę kolorowo tutaj bardziej. Nie, znowu ty! Nawet nie wiem, co on robi. Złapał mnie zębami teraz i mnie wyrzucił do góry. Tak. Tak się kopię teraz. To jest nowa metoda kopalnictwa. Wyrwę. Mam pozwolenie. Mam patent. Mam kapelusz. Jebcie się na twarze. A to już jest szybszy i tak. No to nie mam patentu, ale nikt mnie tu nie namierzy. A jak namierzy, to zabije świadków. Dlatego wszystkich zawsze za... zapożyczam ich lokalizację do zaświatów. Tak, tak. Ledwo wypłynąłem z tego. Okej, no dobra. Tego to ja nie mogę zignorować. Ktoś takiego metalowego kloca strzelił. Tego to się nie da zignorować. Jakby wy zobaczyliście metalowy kloc w McDonaldzie, to byście przeszli... O, nie, okej. A jakie są szejki dzisiaj? Nie, tak by nie było. Tak by nie było. I tak nie będzie. Bo żuk wszystkie zlikwiduje, zanim przyjdziecie. Możecie mi podziękować. Za to, że nie ma żelaznych kloców w McDonaldzie. Jestem na tajnych usługach CIA tak naprawdę. Nie chcą... Żeby ludzie się skumali, że to amerykańskie są żelazne kloce. To jest tajna technologia kloców. Chcą zrobić, żeby społeczeństwo było bardziej wydajne. Wtedy oni odsączają to żelazo z kup. Przepraszam, możesz mi przestać truć wodo? Tak masz mało fanów. Wszyscy Coca-Cola piją. No i właśnie CIA robi bardziej wydajne społeczeństwo. Za pomocą metalowych kloców. I przy pomocy mnie. Pracuję dla CIA. Ale nie mówcie nikomu, bo to tajne. Nawet ja o tym nie wiem. Dziwne, że nikt nie chciał zamieszkać na tak uroczej planecie. Jakieś bazy sobie założyć. Nie wiem. Fabryki. Majtek. Gumek od majtek. O, to się zawsze sprzedaje. Wszyscy potrzebują gumy od majtek. O, przestałaś mnie truć wodo. Widzę, że posłuchałaś się mojej rady. Ale widzę, że teraz próbujesz mnie napastować, wchodząc do mojej dziury, że tak to określę. Woo! Przestań mnie śledzić! Teraz wszyscy nagle zaczynają mnie śledzić. Już wiem, oni wszyscy chcą moich dobrych porad. No i się dowiedzieli, że pracuję dla CIA, więc pewnie chcą, żebym załatwił im jakąś wygodną fuchę. Tak? Niech sami zaczną zbierać metalowe kloce. Myślicie, że mnie jak namierzyli? Już zacząłem sam to robić, a potem... Bo oni już szukają ludzi z doświadczeniem. Po co mają kogoś szkolić, skoro mogą wziąć już ludzi z doświadczeniem? Zacznijcie zbierać metalowe klace. Albo inne, jakie znajdziecie. Zacznijcie zbierać kupy, CIA was namierzy. To jest porada dzisiaj na żukę. Na żukę. Okej. Nie no... W ogóle skąd oni biorą te pestki? Nic z pestkami tutaj nie znalazłem. O mój Boże, one plują kupami. Zbierały je i się wściekły, że CIA ich nie namierzyło i one teraz plują tymi kupami. Super, super. Tego mi brakowało normalnie. Wam też? Dobra, też mi więcej robicie z tego, co widzę. Przydałbym się nowy sprzęt. A nawet nie sprawdziłem, z czego jest ten nowy sprzęt. Ale pewnie z Durastilu. Czemu to jak Duracell brzmi? Oni to zrobili specjalnie. A, bo Dura oznacza odporność. No tak. Duracell zajebało słowo. Mają patent na słowo? No jak Apple może mieć. Apple chciała zapatentować wszystko z nazwą Apple i... O Boże, nie Amazon. Stan Ameryki, z którego pochodzą. Kalifornia chyba, tak? Chcieli dostać patent na słowo Kalifornia. Tak jakby ktoś chciał dostać patent na słowo Polska. Albo z Polski. Ja. To dupki.
Leć, potrzebuję białych, zeschniętych ptaków, które mnie wkurzają. Chociaż coś z tego dobrego wyniknie. A widzicie, pamiętacie może z dzieciństwa, jak były historie, że ludzie się bogacą na kupach nietoperzy z Borneo, czy coś takiego? CIA ich namierzyło i pozwoliło zdobyć dobre kontrakty, dlatego są bogaci. Myślicie, że ktokolwiek z biednych krain może zostać bogatym bez CIA? Nie. To wszystko kupy i CIA. Widzicie, ile dowodów się znajduje na mojej tezy? Jestem nieodpartym dowodem, że mam rację. Jop. Jestem odporny na własne argumenty, których nie mam. Normalnie czuję się, jakbym znajdował po prostu bandaże na ziemi. W zasadzie z tego to wynika. Ej, nie chcę iść na dół, dziękuję. Ta pała jest magiczna. Znalazłem broni, które strzelają w ten sposób, ale jedna nie miała tyle damage'a, a jedna nie strzelała kośćmi. Więc hello. Jak mogę wybrać broń tego typu, która nie strzela kośćmi, jak mogę mieć taką z kością? Wow! Nie, no przecież to są dukany z... ze skrzydełkami much. Why? Podejrzewam, że to nie jest najbardziej wydajny system dla takich stworów. Ale nic, jak ktoś może pluć kupami, to może się zamienić w dukomuchę. W komuchę! O mój Boże! O mój Boże, to są komuchy latające. No tak, CIA, próbują walczyć z CIA, no tak. Kolejny dowód, kolejny. Nieodparte, że tak powiem wręcz. Poza tym jestem dobrze ubrany, więc pewnie chcą mi zajebać kapelusz ze swoją drogą. Gdzie wy latacie zawsze? Odlatują do bogatszych krain, no tak. A poza tym mówiłem, że ich do zaświatów wysyłam, no to daję im tego kopa na początek. Co, ja będę chamski, żeby sami szli? Pomaga mnie! Żuk, przyjazny duszek i te pierdoły. It's Juk, the friendly ghost. He's gonna fuck you in the ass. He's gonna take your wallet and punch your nose. It's a Juk, the friendly ghost. Codziennie o 4:00 na 4:00 kanale. Tylko w telewizorze Żuka. Oglądalność spada, ale Żuk jest szczęśliwy. Czy to była duża planeta, z tego co pamiętam? Duże planety są duże, z tego co pamiętam. Super, mam duży skok, podczas gdy próbuję iść w prawo cały czas. Nie pomagasz mi rzecz, o którą zabiłem przez przypadek chyba z zemsty. Ups. Ups. Mogłem wziąć dopalacz chodzenia w prawo, ale skakanie mi się bardziej przydaje. Cały czas go używam. Pozwala mi nie dostać fall damage czasami. O, i bang, dwa razy szybciej górkę. Przestań mnie opluwać. Ciekawe, czy to jest ich własna kupa. To mnie w sumie teraz bardziej zastanawia. Czy to jest ich własna kupa, czy biorą innych zwierząt? To nie jest ta biała kupa, bo jest w ziemi, to po pierwsze. I jest biała, a oni pleją czarną kupą. A, ja wiem, co się dzieje. Oni pleją tą srebrną kupą tych ptaków, ponieważ jest... Znajduję ją w ziemi, prawda? Ergo to ona istnieje, są dowody na to. Nie znalazłem ich kupy, więc to są takie fakty. A to, co oni robią w środku żołądka, to po prostu przetrawia znowu kupę, tak jak psy zjadają swoją kupę, bo jest jeszcze smaczniejsza. O, coś na dole. To oni po prostu właśnie swoje jakieś kwasy i trucizny dokładają. Jest speed! I właśnie dzięki temu jest czarna. Znaczy przez to. Dobra, jak mam speeda, to idę dalej. Poza tym się ciemno robi, więc... Naprawdę nie ma żadnych lochów. Pierwsza planeta i nie ma lochów. Przepraszam, co rykło na mnie? To było niemiłe. Boss? Nie, dwóch ciapciaków. Przestańcie. Dobra, idę sobie. Kupcie sobie Adidasy czy coś. Oj, mi się pomaga w sumie wydostawać z dziury. Wow! What the fuck? Nieprzyjęte teletubisie. Kurwa, znajdźcie sobie normalną, uczciwą robotę. Ludzie, straszycie. Ło, 135 pikseli. Nie zauważam, że ja tyle koszory dostaję. Proszę, czy coś na mnie pada? To tak bardzo. Czy jak kwasem dostaję w twarz? Wow. To bam. Wow. Wow. Ta planeta chyba szpilkami we mnie pluje. 3-6 damage, what the fuck? Ledwo uciekłem.
Mam 0 HP, znowu mam 1. Ta planeta jest niebezpieczna. Bardzo. Beta może mnie cmoknąć. Ale znowu jestem bogaty. Parę razy więcej kasy tu znajduję. Panie i panowie, na tym byśmy skończyli ten uroczy odcinek. Zapoznaliśmy się z pierwszą planetą systemu Beta. Zdobyłem, Boże, ile ja tych... Mam ponad 1000. Przerobię sobie na bandaże. Tu mam 1000, tu mam 94. A, akurat ponad 1000 wyjechałem. Mam ponad 1000 pnączy. Ja jeszcze zwiedzę do końca tą planetę. Cel materia. Dostałem komórkową materię. To są materie, które nie są z komórek? Już wiem, co zrobię. Zrobię to wyjebane łóżko. Oh yeah. I table. Przyzwiemy szatana. Czemu chmury na dole się dygają? Co się stało? Dobra, przyzwałem jednak szatana i chyba właśnie zajął całą moją planetę i ją tak dygał, tak trzymał za karki, na boki machał. Teraz jesteś mój, dawaj force, dawaj portfel. Wytrząchał moją planetę, super. Kto potrzebuje normalnego łóżka? Kiedy mamy nawiedzone łóżka? To nie działa! Ale mogę na tym stanąć, jest prawie dobrze. Stołku, powiedz mi, co mam z tobą zrobić. Nasikać? Do oka? Okej. Pa, pa.